Cześć, dzisiaj mam dla Was coś ciekawego. Kamerę od Blackmagic. Od Blackmagica parę rzeczy było już, ale kamery jeszcze nie było. Dzisiaj będziemy mieli Pocketa 4K, który ma problem z HDMI. To jest dość popularna sprawa, aczkolwiek w tym wypadku nie jest to głównie mechanika, a elektronika. Zobaczycie sobie, jak doszło do uszkodzenia układu, który obsługuje HDMI. Zapraszam do oglądania. Kamerkę mamy już rozłożoną, elektronikę mamy wyciągniętą, port HDMI jest tutaj. Była podejmowana już jakaś próba naprawy. Jak się zachowuje urządzenie? Podobno z jakimiś urządzeniami obraz jest, a z jakimiś nie. Pod mikroskop trzeba pójść. Jak widać, coś tutaj się działo. Glutcyny. Tu jeszcze większe glutcyny, ale chyba nie powoduje zwarcia to coś. No ale widać, że to było naprawiane. Serwis, który mi to wysłał, dostał to w takim stanie i stwierdził, że nie, tutaj potrzeba sprawdzonej osoby. No i tak to trafiło do mnie. A ja Wam pokażę, w czym jest rzecz. Tu jest układ, który obsługuje HDMI i zmierzymy sobie te linie. Mam na myśli te elementy, które przekazują sygnał do układu. Wszystkie odczyty powinny być takie. U góry ekranu jest test diody, biegun dodatni do, powiedzmy, masy i mierzymy po kolei. Pierwszy 0,6, 0,6 z haczykiem, 0,63 zgadza się, 0,63, 0,63, open line, 0,63, 0,6 prawie 3. A tu mamy open line. Tutaj w tym miejscu nie powinno być open line, tylko taki sam odczyt 0,6,3. Sygnał jest uszkodzony. Sygnał idzie sobie do układu. Układ mamy uszkodzony. Ten układ ADV7524A jest po prostu uszkodzony. Trzeba go zdemontować, usunąć i wymienić. Zaczynamy demontaż układu. Kiedy układ, cała płytka jest jeszcze gorąca, dokładam zwykłego spoiwa i zdejmuję stary układ wyjęty. Sprawdźmy pod mikroskopem, jak to wygląda. Pady delikatnie oczyszczone. Dodałem trochę topnika na gniazdo HDMI i wygląda to już lepiej. I jeszcze raz sobie wymierzymy, co teraz jest bez układu. W sensie sygnał powinien być typ open line, czyli jakby nie podłączony do niczego. Brak kontaktu z czymkolwiek. Wszystko się zgadza. Sygnały idą bezpośrednio do układu. To jeszcze można zweryfikować na teście ciągłości obwodu. To był nasz sygnał. Każdy kolejny będzie wyglądał tak samo. Gdzie mogłoby się zdarzyć, że jeszcze tutaj gdzieś zostało utracone połączenia. To nie jest kwestia układu, a połączenia z układem. Ale to wszystko się zgadza. Został nam tutaj ogromny glutyny, a w sumie dwa. Pady są poprawione. Trudno się do czegoś już przyczepić. I wlutujemy zaraz nowy układ. Mam nowe układziki. W Polsce układy są niedostępne. Jak zwykle wszystko od pana Chińczyka. Dwa układy na wszelki wypadek, jakby coś było nie tak. Zaraz to położymy, wlutujemy. Układy są tym, czym powinny być. 7524A. Zobaczymy, czy są nowe, bo z tym to różnie bywa. Nowiutkie, piękne kuleczki. Duże, piękne kuleczki. Widać elegancko strukturę układu.
układ pasuje, bo jest to ten układ. Tutaj nic innego nie może mieć miejsca. Pierwszy pad zaznaczony na solder masce, na warstwie opisu. Pierwszy pad zaznaczony na układzie. Płyta jest na podgrzewaczu, układ ustawiony. Widać to też na mikroskopie. Odpalamy podgrzewacz i zaczynamy lutowanie. Temperatura osiągnięta całkiem ok. Spróbujmy to przylutować. Korzystając z okazji poprawiam jeszcze lutowanie HDMI. Jak to wszystko jest rozgrzane, to lutowanie idzie lepiej. Możemy płytkę ściągać z podgrzewacza. Po procesie lutowania wygląda to tak. Najbardziej wrażliwe elementy, które były tutaj zaraz obok, nie zostały w ogóle uszkodzone, może delikatnie. Nie wiem, czy to widać, takie drobne zeszklenie, czy coś takiego. Tutaj temperatura była troszeczkę wyższa. Usiadł poprawnie. Płytka musi stracić trochę temperatury i zaraz wykonamy pomiary. Nieszczęśliwe gniazdo HDMI jest wyczyszczone. Luty są całkiem równe. Nie ma tu nic szczególnego. Troszkę topnika od plecionki. Patrząc na to złącze na początku, chyba wygląda zdecydowanie lepiej. Układ został oczyszczony. Jak widać, jest dość delikatny, w sensie warstwa opisu jest bardzo delikatna. Zaczęła odchodzić na rogach. Pomierzmy sobie, jakie odczyty zanotujemy teraz na tych spornych liniach. Układ jeszcze jest ciepły dosyć, więc te wartości mogą się troszeczkę różnić. Albo po prostu sam układ trochę inaczej wypada. Na razie wszystko się zgadza, odczyty są poprawne. Jest nasza linia, która wcześniej miała open line, teraz ma 0,6 V. Więc można zakładać, że naprawa powiodła się. Naprawa, a w zasadzie jej najgorsza część, albo najbardziej problematyczna, została wykonana. Układ został wymieniony, wartości na liniach zgadzają się, są takie same. Można przystąpić do składania tego urządzenia. Zatem zabierajmy się do tego. Trochę śrubkowania tutaj będziemy mieli. Odkręciłem głośnik. Nie wiedziałem, że to jest głośnik, ale tak, to jest głośniczek. Zobaczcie, taki telefoniczny od, nie wiem, może jakiś Nokia albo coś takiego. Kto wie, co to jest? Może napiszcie w komentarzu, jak poznajecie. Żadne złącze nie ucierpiało. Jest ok z tej strony. Pokażę wam jeszcze, jak to wygląda. Slot na kartę pamięci, slot na dyski. Tam jest złącze SATA. SD SATA. Ciekawe, naprawdę fajne rozwiązanie, przynajmniej mi się podoba. Głośniczek przykręcony. Xilinx Ultra Scale Zinc. Pewnie jakiś VHDL i tak dalej, jakiś mocny, bo chyba on to wszystko ogarnia, jeżeli chodzi o przetwarzanie obrazu. Nie ma tu nic więcej z takich układów, które mogłyby coś tutaj robić. Pamięć RAM, pamięć flash prawdopodobnie, w sensie EMC na pamięć programu. Układy audio, kodek audio prawdopodobnie, analogowo-cyfrowy wzmacniacz. No ogólnie Wolfson Audio i PCM to mi się kojarzy od układów audio. TPS-y,
jakieś przetwornice. Tutaj układy od USB-C prawdopodobnie. Już trzeba by się dokładnie temu przyjrzeć, żeby zidentyfikować więcej elementów. Są tutaj dwa ciekawe układy, a na pewno ten to jest układ Cypress, a ten to jest GL, to może być od kontrolera karty SD, a Cypress może być od kontrolera SATA, ale zobaczmy, może uda się rozszyfrować potem, co te układy pełnią. GL3227 oraz tutaj jest CYPD3125 albo tak, 3125. GL na pewno jest kontrolerem od karty SD, to widać nawet po sygnałach, ścieżkach, które tutaj idą do slotu. CYPD, czyli Cypress, najprawdopodobniej będzie kontrolerem odpowiedzialnym za gniazdo SATA. Oczywiście w tej chwili to jest tylko luźne przypuszczenie. Ładnie to wygląda, mi się podoba. Bardzo mi się podoba gruby laminat, jaki stosuje Blackmagic. To jest niezłe, naprawdę to jest niezłe. Zanim jeszcze zamontuję płytę, jest tutaj trochę elementów, które osłaniają nam tą konstrukcję. Jest między nimi taka blacha. Trzeba oczyścić pady z tego i ponownie to wlutować. Tak jak fabryka, producent to sobie wymyślił. Zobaczymy, czy uda się pozbyć tej cyny. Największy grot, jaki mam pod ręką. Nie udało się. Mocno tutaj laminat odbiera temperaturę. Może z tej strony uda się wyciągnąć resztę cyny. Ani dygnie. Przelotka jest powiedzmy w masie. Protip, dogrzejemy to sobie hoterem. Jedna dziura załatwiona. Tu za to jest słabo. Został taki glut. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Teraz pora na naszą blachę, która te pady też ma niezbyt oczyszczone. Blaszka została ładnie oczyszczona. Zaraz będzie można to wlutować. Nie, nie pasuje jeszcze dobrze. Czyżby tutaj był jeszcze bałagan? Jest jeszcze bałagan, widzicie? Cała ta cyna nie została jeszcze wyciągnięta. Trzeba to poprawić.
Płytka jest w końcu gotowa do montażu. Można zabierać się za skręcanie tego wszystkiego. Ja nigdy tak naprawdę nie naprawiałem kamer, aparatów. Raz rozebrałem Canona chyba 400D czy coś takiego. Następce 350, to na pewno. Więc to urządzenie złożycie razem ze mną. Wewnątrz jest solidny wytłok z blachy stalowej, który trzyma tą konstrukcję w ryzach. Tu jest matryca, jej chłodzenie, w zasadzie tu jest wentylator. Tu jest ogromny radiator. Tu też jest ogromny radiator, który chłodzi tą matrycę. No, spore. Spore to jest. Dwie taśmy mikrofonów. Zasilanie, złącze mini XLR do audio. Też jakaś płytka wzmacniaczy. No, troszeczkę tego i tutaj mamy. Wstępnie to będzie tak. I do tego będzie mnóstwo wkrętów. Trzeba teraz się zabrać za poskładanie tego wszystkiego i to są naprawdę prawdziwe klocki. Żeby to urządzenie złożyć, jest tutaj mnóstwo różnych śrubek, wkrętów i trzeba wiedzieć, gdzie co być powinno. Okej, chyba udało się to złożyć tak, że jest dobrze. Trzymajcie kciuki normalnie, bo jak to nie zadziała, to mnie coś trafi. Jest obraz. Masakra, ale jest obraz. Po prostu złożenie tego to była najgorsza część tej całej naprawy. Już to całe lutowanie, wymiana układu, rozebranie tego to był pikuś, ale złożenie tutaj paru rzeczy to jakaś chora akcja. Sprzęt uruchomiłem, podłączyłem po HDMI i to działa. To co widzicie teraz tutaj, tu? To jest obraz po HDMI. Oczywiście nie ma obiektywu, więc nic nie zobaczymy, ale ogólnie HDMI działa, jest podgląd na to wszystko. Ciekawie się to zachowuje. Matryca jest zasłonięta taką naklejką,
A mimo to dzieją się tu jakieś ciekawe rzeczy. Ciekawe, dlaczego to się nie pojawia na HDMI. Nie mam pojęcia. Możliwe, że to coś innego oznacza. Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jest. Ale ogólnie zadziałało. HDMI po mojej naprawie działa. Pozostaje podpiąć tu jakiś obiektyw, skręcić to do końca. Parę rzeczy tu jeszcze zostało, ale ogólnie najgorsza część roboty została wykonana. Czyli najgorsza część roboty to podłączenie tej tasiemki. Tej tutaj taśmy od monitora podglądowego. Dla mnie to był koszmar tej całej naprawy. Cała reszta to jest dosłownie pikuś, ale tutaj ta taśma to po prostu... myślałem, że wyjdę z siebie w pewnym momencie. Dzięki za oglądanie tego materiału. Trzymajcie się. Do następnego razu.